Niektórzy spoglądają się w naszym kierunku i zaraz do nich podejdziemy. Idziemy? Biegniemy. Tak, Wiktor, nie macie w arkuszu. Czy dobrze słyszałam, że w tym roku szykujesz pewną niespodziankę na FZK? No, można tak powiedzieć, ale sprzęt zdobędę swoimi źródłami. A o czym będzie film? Snud, kolawstory i kryminalny. Resztę dowiecie się na premierze. Na premierze. Dobrze, to tylko zdradź nam jeszcze, na jaką nagrodę liczysz. Jak największą. Gdzie powiesisz plakat, który można wygrać? W honorowym miejscu. Czy to będzie toaleta? Pomyślę. Piszesz scenariusz i jesteś reżyserką. Jak idzie? Właśnie chyba dzisiaj skończyłam ten scenariusz. Kto będzie grał główną rolę? A jeszcze nie wiem. Ewa ma główną rolę jeszcze do obsadzenia. Właściwie to nawet kilka, więc... Kiedy nakrętki? Na 3 dni przed terminem, więc mam nadzieję, że przedłużycie termin. Zuzanno, wygrałaś ze swoją drużyną złote oraz srebrne kalesony, co niewielu osobom się udało. Co zrobiłaś? Pewnie to było takim sukcesem, że było dużo ludzi, że był ten francuski i tak dalej. Trochę mnie zainspirował temat, pomysł z chórem był już dużo wcześniej. No i właśnie ludzie, jakby w sensie połowa, nie wiem, 3/4 tego to w ogóle wszystko ludzie, że ja tylko jakby puściłam ten pomysł, który miałam i resztę to oni wszystko zrobili. Jak chcecie robić filmy, to z Zuzą. Krzysiu! O mój Boże, kochany! Jeszcze bliżej, bo ja nie widzę. W ostatnim sezonie otrzymałeś nagrodę. Co to była za nagroda? Była to nagroda dla... Mam się patrzeć w kamerę, czy na panią, panią redaktor? Dobrze, to tutaj w oczy... W oczy widzów może, ale tak pół na pół. Była to nagroda dla najlepszego aktora drugoplanowego. Tak... To jest właśnie aktor drugoplanowy. Tym się zajmuję w filmie. Odwracaniem uwagi od aktora pierwszoplanowego. W jakim filmie będziesz grać? Mam kilka propozycji, ale nie pamiętam niestety tytułu. A czy mógłbyś zdradzić, z kim będziesz współpracować? Jejku, jest bardzo dużo takich twórców. Nie zdołam wymienić wszystkich. Czy to będzie Wajda? Bardzo bym chciał, żeby to był Wajda, ale niestety on już filmów nie robi. A czy to będzie Smykowska Ewa? Możliwe, ale więcej nie powiem. Czy masz już ścianę, na której będziesz mógł przyczepić nagrodę? Tak, mam ścianę. Ona już czeka na więcej nagród. A co zrobisz z kalesonami, jakie wygrasz? Kupię sobie takiego manekina, ale tylko do połowy. Postawię go w pokoju i ubiorę go w te kalesony. Czy chciałbyś coś powiedzieć ludziom, którzy chcieliby zagrać jako aktorzy? Popatrzcie sobie na filmy z poprzednich edycji i naprawdę nie bójcie się, że nie potraficie dobrze grać. To jest tak, że wszyscy grają tak samo dobrze. Czym jest dla was ten festiwal? Miłość. Miłość zdecydowanie. Pasja. Nadzieja. Też. Wzruszenie. Tak, zgadzam się. Kto gra główną rolę w twoim filmie? Krzysztof. To chyba koniec już naszego dzisiejszego studia. Światło nam już zgasili, a ludzie uciekli. Widocznie zadawaliśmy im niewygodne pytania. Dziękujemy bardzo i widzimy się podczas kolejnych odcinków. Anna B. I Michał U. Zmywamy się również. Co?